Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dzisiaj porozmawiamy o wizycie Joe Bidena w Kijowie, a naszym gościem amerykanista Jan Hernik. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Gdy umawialiśmy się na tą rozmowę, mieliśmy rozmawiać o jutrzejszej wizycie amerykańskiego prezydenta w Warszawie. Dziś jednak media obiegła informacja o wizycie Joe Bidena w Kijowie. Co Joe Biden, amerykański prezydent, przywiózł do Kijowa i jakie są reakcje na jego wizytę? Na pewno przywiózł dużo nadziei i optymizmu przed tą rosyjską ofensywą, która zbliża się nieuchronnie na wschodzie Ukrainy. Myślę, że przywiózł kolejne zapewnienia, nie tylko, można powiedzieć, takie motywacyjne, jeśli chodzi o Ukrainę i całą wschodnią flankę NATO, ale także konkrety, jeśli chodzi o wsparcie, kolejne wsparcie militarne. Joe Biden mówił bodajże o 500 milionach dodatkowych, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy. Mówił o dodatkowych dostawach amunicji. To wszystko jest bardzo ważne, dlatego że to właśnie amunicji najbardziej w tej chwili potrzebuje Ukraina. Myślę, że jest to znacząca wizyta i pomimo tego, że było to duże zaskoczenie dla nas wszystkich dzisiaj rano, to coś nam mówiło, że jest na rzeczy, jeśli chodzi o tą wizytę w Kijowie, dlatego że pierwotnie Joe Biden miał przybyć do Polski właśnie dzisiaj, 20 lutego, a tu nagle pojawiła się ta informacja, że jednak przyleci we wtorek rano i to już mogło sygnalizować nam pewne pierwsze podejrzenia, że może jednak Biden odwiedzi Kijów. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważna wizyta, jeśli chodzi właśnie o podniesienie morale walczących Ukraińców. Bardzo ważna wizyta i przekaz dla świata, dla Władimira Putina, dla wszystkich przywódców autorytaryzmu na świecie, że Stany Zjednoczone nie dadzą w tym wyścigu mocarstw wejść sobie na głowę i po prostu kontrolują w pełni sytuację, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy. Janek, a w takim razie czemu ta wizyta była tak ukrywana? Bo my pamiętamy jeszcze komunikat Białego Domu, który przedstawił harmonogram wizyt Joe Bidena w Europie. Była Polska, nie było mowy w ogóle o Ukrainie. Skąd ta wielka tajemnica? Czy przeważyły względy bezpieczeństwa, czy jednak te losy tej wizyty do samego końca nie były pewne? Wydaje mi się, że po pierwsze kwestie bezpieczeństwa, co jest oczywiste, z tego co wiem, Biden przyleciał do Warszawy, a z Warszawy przybył do Kijowa pociągiem. Natomiast druga kwestia to na pewno wzmocnienie przez to, że ta wizyta była tak niezapowiedziana, była to tego typu, można powiedzieć, niespodzianka dla wszystkich, to Biden jeszcze wzmocnił znaczenie swojego przyjazdu do Kijowa i zwrócił jeszcze większą uwagę właśnie na Ukrainę, na to, że zbliża się rocznica rosyjskiej napaści na Ukrainę. I moim zdaniem bardzo dobrze świadczy to o tym, że Stany Zjednoczone potrafią ogniskować tą uwagę właśnie na konkretnych, najważniejszych kwestiach, szczególnie jeśli chodzi o tą rocznicę, o swoje wsparcie i ten przekaz wolnego świata dla Ukrainy, że nie jest sam. Wspominałeś o pomocy wojskowej, 500 milionów dolarów, które będzie przekazane Ukrainie, ale szczegóły Joe Biden ma podać jutro w Warszawie. Czego możemy się spodziewać po wizycie amerykańskiego prezydenta w naszym kraju? Czy może masz jakieś informacje? Czy będzie też jakaś masa dobrych informacji dla naszego kraju? Dodatkowa pomoc wojskowa lub to, o czym mówi się dość często, o czym wspominał sam premier Morawiecki, czyli możliwość stałej obecności wojsk amerykańskich na terenie Polski? Cóż, ja bym się na pewno spodziewał tego, aby Biden zadeklarował konkretną propozycję właśnie umiejscowienia stałych baz amerykańskich w Polsce. Jest to nam bardzo potrzebne, gdyż jest to racja stanu dla państwa polskiego w tej chwili, aby współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, aby posiadać tutaj stałe wsparcie wojsk amerykańskich. Wiemy, jaką różnicę robi amerykański sprzęt w tej chwili, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, szczególnie na wschodzie, więc spodziewałbym się tego, że Joe Biden oczywiście najpierw podziękuje Polakom za wspaniałą postawę i przyjęcie ponad 1,5 miliona ukraińskich uchodźców do Polski za pomoc militarną, finansową dla Kijowa. Natomiast spodziewałbym się właśnie twardej deklaracji odnośnie baz amerykańskich stałych, nierotacyjnych w Polsce. Natomiast
Jak mówiłem w jednym z poprzednich wywiadów, chciałbym, aby powróciła, chciałbym. Można się spodziewać, że ta kwestia gdzieś tam będzie krążyć. Uważam, że jest to dobry pomysł, aby wspomnieć o ponownie wspomnieć o udziale Polski w NATO Nuclear Sharing Program. Myślę, że byłoby to dosyć ważne i spodziewałbym się, że może niekoniecznie dokładnie o tym mówił będzie Biden, natomiast na pewno przyjedzie tutaj z konkretną propozycją dalszej współpracy, jeśli chodzi o polsko-amerykański sojusz militarny. I oczywiście to wystąpienie Bidena jutro w Arkadach Kubickiego ma nieść też takie przesłanie, że ten sojusz polsko-amerykański jest silniejszy niż kiedykolwiek, że Stany Zjednoczone doskonale wiedzą, czego Polska potrzebuje. Ma to być taka podwalina pod dalszą, jeszcze ściślejszą współpracę, jeśli chodzi o tą Europę Środkowo-Wschodnią i amerykańską obecność tutaj, bo jak wiemy, walka na Ukrainie toczy się między innymi o pewną zmianę schematu bezpieczeństwa międzynarodowego w tym regionie świata i Stany Zjednoczone zwyczajnie nie mogą pozwolić sobie na oddanie tego obszaru. Nie jest codziennością, że prezydent Stanów Zjednoczonych w przeciągu roku odwiedza jeden kraj. U nas to będzie druga wizyta. Wspominałeś o tym, czy większym prawdopodobieństwem jest to, że to będzie kolejna wizyta pokroju poklepania po plecach i podziękowania za pomoc, czy jednak realnie o tym się gdzieś mówi, czy kwestie nuklearne, czy sprzętowe będą jednak ogłoszone, bo o to, gdy rozmawiałem z moimi kolegami z redakcji i mówiłem, że będę rozmawiał właśnie z tobą, kazali właśnie o tym zapytać. Cóż, uważam, że na pewno ten element kurtuazyjny będzie utrzymany, na pewno Joe Biden będzie chciał pokazać tak zwyczajnie po ludzku wdzięczność dla Polaków, nie tylko dla polskiego rządu, dlatego że ambasador Brzeziński mówi, że jest to spotkanie, na które zaproszeni są wszyscy Polacy, nie tylko politycy, nie tylko dyplomaci, nie tylko decydenci, ale każdy Polak może przyjść i do tych ludzi właśnie Joe Biden będzie chciał skierować podziękowania i swój przekaz. Oczywiście myślę, że Joe Biden wykorzysta to, że jest w Polsce nie tylko po to tu przyjedzie, żeby poklepać nas po plecach, dlatego że pamiętajmy, że wojna cały czas trwa, rosyjska ofensywa będzie nabierała na sile, a Ukraińcy potrzebują pomocy, więc na pewno wizyta Bidena, przecież wiemy również, że w środę ma odbyć się szczyt wschodniej flanki NATO i bukaresztańskiej dziewiątki, więc na pewno ta wizyta Bidena będzie skupiona także na realnej pomocy, realnych planach wzmacniania nie tylko Ukrainy, ale również Polski, również państw wschodniej flanki NATO, dlatego że to tutaj jest ta granica, gdzie kończy się Zachód, gdzie kończą się granice, czy zaczynają się granice NATO i tutaj jest miejsce, w którym Stany Zjednoczone na pewno będą chciały dalej inwestować, dalej sprowadzać kolejny sprzęt i bronić po prostu te, Biden mówi, że każdego centymetra, każdego kawałka ziemi NATO. Mam jeszcze do ciebie na koniec jedno pytanie, bo te informacje się często też przejawiają u ciebie na profilu, na który państwa serdecznie zapraszamy. Jednocześnie z wizytą Joe Bidena w Kijowie mieliśmy wizytę głównego dyplomaty Komunistycznej Partii Chin w Moskwie. Jak w twojej ocenie te najbliższe dni, co obserwujemy przecież, taka wymiana zdań między dyplomacją Stanów Zjednoczonych a właśnie Chin wpłynie na losy Ukraińców, na losy Rosji, bo non-stop przebija się gdzieś kwestia, sekretarz Blinken przecież też o tym wspominał, o dostawach broni chińskiej właśnie do Federacji Rosyjskiej. Cóż, na pewno Rosja szuka partnerów. Sytuacja międzynarodowa dla Rosji w tej chwili jest dosyć trudna, dlatego że inwazja na Ukrainę znacząco zawęziła grono tych sojuszników Federacji Rosyjskiej. Na dobrą sprawę pozostał Iran, Korea Północna i Chiny, więc Rosja znalazła się w takim, a nie innym towarzystwie. No i Chiny właśnie, do Chiny będzie chciała zwrócić się o pomoc, dlatego że jak wiemy, brakuje amunicji nie tylko Ukraińcom, ale i Rosjanom na froncie, a Chiny
pomimo tego, że starają się niejako balansować na tej linii prowadzenia relacji z Rosją, ale jednak nie przesadzania, dlatego że z drugiej strony mają relacje na przykład handlowe, gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi, z państwami wolnego świata, czyli Zachodu. Wydaje mi się, że Chiny prędzej czy później niejako będą musiały opowiedzieć się po jednej ze stron, bo potrzebują Rosji. Rosja potrzebuje Chin, a Chiny potrzebują Rosji i ten sojusz w Eurazji, bardziej w Azji, będzie coraz bardziej widoczny moim zdaniem, a Stany Zjednoczone oczywiście nie chcą pozwolić na to, aby Chiny wspierały Rosję, dlatego że to by spowodowało bardzo dużą eskalację tutaj w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. A nawiązując już tylko do stosunków amerykańsko-chińskich, no to oczywiście widzimy pogorszenie się tych relacji, widzimy to, że rozmowy zarówno sekretarza Blinkena z Wangiem i chociażby w Monachium ostatnio nie przynoszą żadnego pozytywnego rezultatu dla obu stron, wręcz przeciwnie, cały czas czuć to napięcie od czasu, kiedy 4 lutego zestrzelono balon szpiegowski nad Myrtle Beach w Stanach Zjednoczonych. I moim zdaniem obie strony w tej chwili sondują możliwości potencjalnej eskalacji w tych relacjach, w tej drabinie eskalacyjnej, dlatego że Chiny oczywiście szpiegują Stany Zjednoczone za pomocą chociażby tych balonów, które były zestrzeliwane w ostatnich dniach. Stany Zjednoczone budują kolejne bazy chociażby na Filipinach, na północy Filipin, czyli w bezpośredniej okolicy Tajwanu. Kluczowe będą moim zdaniem następne miesiące, czyli to, czy Chiny faktycznie włączą się do bezpośredniej pomocy Rosji, czy nie. Bo jeżeli włączą się do bezpośredniej pomocy Rosji, to będzie oznaczało wymóg tego, aby Stany również mocno się zaangażowały, dlatego że siłą rzeczy Rosja będzie mocniej wspierana i mocniej uzbrojona. I może to prowadzić do tego typu eskalacji, która nie daj Boże byłaby ogniskiem na przykład III wojny światowej tuż za granicą Polski. Więc miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, aczkolwiek te napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami mogą przełożyć się również na front na Ukrainie. Bardzo Ci serdecznie dziękujemy, Janie, za poświęcony czas. Państwa, jeżeli interesujecie się kwestią amerykańskiej polityki, odsyłamy na media społecznościowe Jana Hernika. Bardzo Ci serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach będziemy mogli z Tobą także porozmawiać i przeanalizować to, co wydarzy się w najbliższych dniach w Polsce. Jasne, bardzo dziękuję za uwagę i dziękuję za rozmowę. Zapraszam do śledzenia mojego konta. My odsyłamy Was na profil Jana Hernika i prosimy Was o zasubskrybowanie kanału WarNews.pl. Dziękuję bardzo.